Witam Cię. Trzy sytuacje, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę, jeśli nie chcesz być tym pocieszycielem dla kobiety albo facetem, który zawsze stoi z boku i prosi o jej atencję. Zdecydowanie warto posłuchać tego filmu, tym bardziej, że na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. Jaki błąd często na początku popełniacie? Ten błąd polega na tym, że dajecie zbyt dużo atencji i uwagi dziewczynie. Jestem trenerem relacji od teraz już przeszło 20 lat i ciągle widzę ten problem. Facet poznaje dziewczynę i zamiast na luzie podejść do relacji, pośmiać się z nią, pożartować, pokazać jej tak za pomocą energii, że wcale nie musisz z nią być, że wcale nie jesteś tak bardzo zainteresowany. Wypracować sobie taki luz, takie poczucie dystansu do niej w połączeniu z uśmiechem i z tym flirtem, to ty się nastawiasz na to, że to już musi być twoja dziewczyna, że ta dziewczyna jest tak wyjątkowa, cudowna, że ty sobie ją opatrzyłeś i na coś liczysz, tak? I kobiety bardzo często potrafią wyczuć taką energię. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, co ty mówisz, chociaż też, bo jak jej powiesz, nie mogę się doczekać kolejnego spotkania, to jest to oczywisty falstart i jeśli tak powiesz do dziewczyny, ona często sobie pomyśli, no co za desperat, takie rzeczy mi mówi na początku. Z automatu ją zniechęcasz. Zamiast tego powiedz jej, myślę, że już bym się z tobą nie spotkał więcej. Myślę, że nie najlepszym pomysłem będzie zabrać cię na kolejną kawę. Tego typu tekst sprawi, że ona się zacznie zastanawiać, dlaczego mnie przestał lubić? Dlaczego ten facet nie jest mną zainteresowany i dzięki temu zacznie się o wiele bardziej starać? Więc często nie jest dobrym pomysłem napalać się na dziewczynę. Najlepiej podejść do relacji w taki sposób. Spotkam się z nią, spędzę fajnie czas. No zobaczymy, co dalej. Czy ona mnie w ogóle do siebie przekona, czy ona ma cechy kobiety, której szukam, bo pewnie nie ma, już widzę z automatu, że dużo pracuje. Jak ty się tak podświadomie zniechęcisz do tej kobiety, to naprawdę potem ci jest łatwiej, tak? Bo się umawiasz z nią już nie z potrzeby akceptacji czy bycia razem, tylko umawiasz się z nią nie dlatego, że chcesz być w związku, ale że chcesz miło spędzić czas, chcesz się zabawić. A jest to duża różnica, ponieważ jeśli ty jesteś zdesperowany przez dłuższy okres czasu, to często już się tak nastawiasz do kobiety, że jak się z nią widzisz, to oczekujesz od niej jakiejś deklaracji albo że ci powie, że tak, następnym razem się znowu spotkacie w piątek, że ona ci to już powie na pierwszym spotkaniu, tak po prostu, bez żadnego flirtu, pocałunku. Tak to nie działa. Potrzebujesz troszkę więcej czasu, żeby zainteresować kobietę, a dopiero wtedy możesz dalej rozwijać tę relację. Także nie napalaj się tak na dziewczynę na początku, bo sam sobie zrobisz wtedy problem i prawdopodobnie duża szansa przeinwestujesz relację, nie widząc wad dziewczyny, czy choćby nawet tego, że jest dysfunkcyjna, problematyczna. Warto na to uważać. Dlatego jeśli umawiasz się z jakąś kobietą, powiedz sobie, zobaczymy co będzie. Tak, w sumie to nawet nie jestem nią zainteresowany. Pomyśl więc sobie tak, czy ona na mnie zasłużyła? Czy ja się chcę w ogóle jeszcze z nią zobaczyć? Czy da mi szansę? Czy ona może się jeszcze o mnie postarać? Wyrób sobie to poczucie luzu i też to potem przekładaj na relację z kobietą. Powiedz jej, spotkałem się z tobą, ale tak do końca to nie wiem, czy z tobą spotkać się kolejny raz. Czy ty będziesz dla mnie wystarczająco grzeczna i miła, żebym poznał cię lepiej, tak? Dlaczego tego nie powiesz dziewczynie? Dlaczego boisz się jej pokazać swoje wymagania? Albo i powiedz, jeśli chcesz się ze mną spotykać, to musisz zasłużyć. To musisz być bardziej grzeczna. Jak będziesz grzeczna i posłuszna, może kiedyś jeszcze umówimy się na kawę. W ten sposób kobieta odczytuje, że ty masz wybór i czujesz się tym atrakcyjnym facetem. Dlatego ona będzie dużo bardziej inwestować w tego typu relacje. Kolejny problem, który macie, często go obserwuję też na konsultacjach, to jest sytuacja tego typu, że nie potrafisz utrzymać kontaktu wzrokowego z dziewczyną. Słuchaj, jeśli umawiasz się z kobietą na randkę i nie potrafisz jej prosto w oczy spojrzeć, zdominować ją spojrzeniem, to ta kobieta od razu o tobie myśli, to nie jest atrakcyjny facet, to jest jakiś tutaj mężczyzna, który chce się przymilić, który umówił się ze mną na kawę, na coś liczy, ale on mnie w ogóle nie podnieca. Dużo z tego, co podnieca dziewczynę w interakcji z facetem, to kontakt wzrokowy, to spojrzenie. Jeśli potrafisz w ostry sposób spoglądać jej prosto w oczy, zauważysz bardzo ciekawe reakcje. Niektóre kobiety będą odwracać wzrok, inne będą się uśmiechać,
zaczną z tobą flirtować, zaczną się wciągać coraz bardziej w rozmowę, będą coraz bardziej tutaj zauroczone twoją osobą, także poćwicz utrzymywanie kontaktu wzrokowego i takie jedno ćwiczenie mogę ci polecić. Jak wychodzisz z domu codziennie do pracy, do szkoły, to kiedy mijasz piękne kobiety na ulicy, po prostu spoglądaj im prosto w oczy. Po prostu utrzymuj z nimi kontakt wzrokowy. Aż do momentu, kiedy one nie zaczną mówić albo kiedy nie odwrócą wzroku. Jak się będziesz uśmiechał w tego typu sytuacjach, to z automatu zobaczysz, że kobiety często też się uśmiechają, tak? I ty nauczysz się tego, że jesteś atrakcyjny i że jesteś adorowany przez kobiety. Zresztą bardzo często, jeśli stosujesz tą strategię i mijasz piękne dziewczyny, uśmiechając się do nich, to bardzo szybko łapiesz nowe kontakty, poznajesz nowe kobiety, no bo to spojrzenie inicjuje jakąś nową relację, tak? To jest jakby zachęta dla kobiety do rozpoczęcia rozmowy, a często kobiety nie są na tyle pewne siebie, śmiałe, żeby same do ciebie zagadać. Ale jeśli ty spojrzysz na jakąś kobietę, uśmiechniesz się do niej, no to ona wie, że jesteś na nią otwarty, więc sama prędzej z tobą porozmawia i oczywiście zagada. To jest też bardzo istotne, a często z tego nie potraficie wyciągnąć wniosków, dlatego no, też nie jesteście w stanie poznawać tych nowych kobiet czy budować nowych interakcji z kobietami. Kolejny problem, który macie, jest powiązany z tym, o czym mówiłem na początku, czyli ty, spotykając się z kobietą, za dużo mówisz o sobie. I musisz się tego oduczyć. Jak spotykasz się z kobietą, mów jej minimum tego, co powinna wiedzieć. Żartuj, zachowuj się tak, jakby się nie potrzebował, używaj sformułowań i tak już się pewnie nie zobaczymy. No ja już się pewnie i tak do ciebie więcej nie będę uśmiechał. Ja i tak już chyba przestaję cię lubić. Zobaczysz, co się stanie. Ona zacznie silnie reagować i zacznie się dopytywać, a dlaczego. I właśnie w tej sytuacji zmień temat i postaraj się tak zadziałać na kobietę, żeby to ona sama więcej o sobie mówiła. Jak ona zacznie sama o sobie więcej mówić, co się stanie, inwestuje w relacje, ekscytuje się tym, co ci opowiada, a ty słuchasz i wyciągasz wnioski, zbierasz informacje. Dzięki temu oczywiście taka sytuacja jest dla ciebie bardziej komfortowa, bo to kobieta inwestuje w relacje, to ona się stara, ona cię uwodzi, ona cię zachęca, ona ci się przedstawia. A często faceci z poczucia tej presji na spotkaniu sami chcą nawijać jak najwięcej, chcą opowiadać kobiecie wszystko, co wiedzą na temat siebie, swojego życia. Po co? Nie ma to sensu. Lepiej, żeby ona więcej mówiła i dobrze, żebyś ty spojrzeniem czy takimi tekstami, które wzbudzają w niej pożądanie, podkręcał interakcję. Jak chcesz się tego nauczyć, to w tym tygodniu mój najnowszy kurs możesz sobie pobrać. Najnowszy mój kurs, jak z koleżanki zrobić twoją dziewczynę, kochankę, dostępny jeszcze 2 razy taniej do czwartku do północy. Warto pobrać, rewelacyjna wiedza. Wejdź na stronę kurs.uwodzeniewdzień.pl/KO, aby pobrać ten nowy materiał jeszcze 2 razy taniej do czwartku do północy. Co takiego znajdziesz w tym kursie? Przede wszystkim skuteczną wiedzę, jak zdobywać zainteresowanie twojej znajomej, koleżanki, sąsiadki czy kobiety, która ci się podoba, ale z którą nie do końca wyszło. Nauczę cię, jak reaktywować relację, która się przepaliła. Jak odzyskać utracone zainteresowanie kobiety na nowo, więc warto sobie pobrać ten cały materiał w dużo niższej cenie. Jeszcze tylko do czwartku do północy, bardzo wartościowy kurs, gdzie tłumaczę, jak na nowo wpłynąć na kobietę, z którą nie do końca poszło tak jak trzeba. Warto pobrać, absolutnie. Jeden z najlepszych materiałów, jakie nagrałem. Dlaczego? Bo bardzo dokładnie tłumaczę, co kręci kobiety. Jak na nowo zrobić drugie dobre wrażenie na dziewczynie. A tego często brakowało w moich materiałach, dlatego tutaj postawiłem kropkę na D i będziesz mógł naprawdę wyprawiać szalone rzeczy z kobietami, z którymi nieraz nawet nie wyszło. Pobierz sobie cały ten materiał 2 razy taniej do czwartku do północy. Gwarantuję efekty. Widzę po tym, co piszecie, jak ten kurs dobrze działa na dziewczyny, więc tobie też polecam go pobrać. Jeśli chcesz pobrać jeden mój materiał, to myślę, że ten będzie naprawdę odpowiedni na sam początek.